Okej, okay, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Fear and Hunger 2 Termina. Moi drodzy, wróciłem do was po ciężkiej chorobie, a raczej w trakcie tej choroby. Powiem wam osobiście, że naprawdę chujowo się czuję, strasznie chujowo się czuję, ale widząc, że cierpicie bez tej terminki, no ja sam cierpię bez terminu, tak naprawdę ja zwalam to na was, ale ja sam cierpię. No nie mogę się powstrzymać przed tym, żeby ją nagrać. Co prawda, no od poniedziałku choruję, dzisiaj jest sobota, więc już no 6 dni, to jest dużo i nadal mi nie przechodzi, nie wiem czemu. Co prawda u lekarza nie byłem, więc to jest tylko takie samo leczenie. Ale no nie przechodzi mi to nic a nic, mimo wygrzewania się i tak dalej. Nie wiem jak to dalej będzie, ale no mam nadzieję, że czasem mi to zacznie już przechodzić, bo naprawdę się w pale nie mieści. W pale się nie mieści, jak ja się czuję i jak ta choroba się u mnie rozwija. Niby jest lepiej, ale niby jednak nie. Więc no, jest to dziwne. Jest to dziwne, co tu się dzieje. O kurwa, złoty duch. Ale miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Dobra, gdzie my w ogóle jesteśmy? My jesteśmy w tej szkole, z tego co pamiętam, tak? Czy to nie jest szkoła, to jest sierociniec. Chyba to był sierociniec. I tu było gdzieś chyba wyjście. Shiftem się strzela, z tego co pamiętam. W ogóle naprawdę długa przerwa. Mega długa. W ogóle, moi drodzy, wbiliśmy 1000 subskrypcji. To już jest, no, taki w sumie kamień milowy, jakby nie patrzeć. Ja muszę jakiegoś specjala wymyśleć, tylko jeszcze nie wiem kiedy i nie wiem co i nie wiem jak. Kurwa, znów duch. Duszku, przepraszam cię, ale daj nam uciec. Aha, Phantom Hands. Mind spada. Ale tobie mind wcale nie przeszkadza w sumie. No nie rób sobie żartów. Ej! Marina ma chyba 0? Nie, 7 ma. Oh shit. Jak nas ten duch tutaj walnął? Marina, ty sobie musisz coś wypić. Mamy gorzałkę. O, 57 z miejsca. Idziemy na górę. Mamy oczywiście też przedmioty, które były nam potrzebne. Były nam potrzebne do przejścia. Zegar zatrzymał się o 14:35. Dobrze wiedzieć. Tam jest więcej tych stworów. I dużo łbów będziemy mieć. One nic tam nie miały, z tego co pamiętam. Nekromancji też nie użyjemy, to była pusta skorupa. Tak, to była tylko skorupa. Ja przepraszam was za mój głos dzisiejszy, ale mówię, no albo miało nie być odcinka. W ogóle, znów odwaliłem akcję. Bo mam przechwyty kursor, nie miało być tego. Albo miało nie być odcinka, albo no będzie w takiej właśnie jakości, jakiej jest teraz. No nic na to nie poradzę. Mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Ups, 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 niech wyjdą. Niech wyjdą. O, idź te dziady. Idziesz? Idziesz? Czemu ty nie idziesz? Leżysz. Burek, leżysz. Leżysz. No. Więc naprawdę, no dużo osób przybyło. Dużo osób przybyło na kanał. To do tej mojej choroby. To powiem wam, że to się w sumie zaczęło bardzo dziwnie. Bo w niedzielę miałem taką imprezę rodzinną, dużo się dzieciakami tam bawiłem. I nie wiem, czy jakiegoś wirusa właśnie od jednego z dzieciaków nie załapałem. A że moja odporność jest taka, jaka jest, no to ciężko nie było, żeby złapać jakiegoś sypa. Tripla. Oczywiście nie myślcie sobie, że to się z tymi dziećmi robiłem, bo się z nimi bawiłem. No i tak to wychodzi. Tam już widzę, że jest jakiś okrąg. Jest jakiś okrąg i dwa pociski już mamy tylko. Niedobrze. Niedobrze, to jest zamknięte. To fragment też zamknięte. I tutaj... W ogóle mam coś wpisane. Nie wiem, co to jest za okręg. Znaczy za okręg, za symbol. To jest Fear and Hunger. A nie, to jest Grogoroty, przepraszam. No mi się, że Fear and Hunger, ale tego nie znamy. Tego nie znamy, dziada. Ha, 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 chuja do dupy. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma. Book of Alignment. Używamy. W ogóle zatoczyliśmy koło. Nie wiem, czy zauważyliście, ale już niestety nasze sejwy się nadpisują. Czy to dobrze, czy to źle? Nie wiem. Tamten chce draga. No, kurde. Boję się tam trochę iść.
Jakby człowiek, kurde, troszeczkę odzwyczaił od tej gry i teraz ma problem. Dobra, my chcieliśmy iść z Axem 64, prawda? Bo on tutaj innego nic nie ma, oprócz shotguna, jakiegoś rifla, Lugar też nie. A nie, Meat Mallet jest lepszy. No to jednak to. I coś do Sanity. On ma 100% Sanity i 80% Sanity. I do Sanity był... Kurwa, nie pamiętam. Leaking from the Crystal, to nie wiem, czy to było to. To nie daje się spalić i tak dalej. Chainmail Dress to zostaje. Może i ona to ma. Agility. Nie, to... To dawało HP. A czy my mamy to ogólnie? Ej, co to był za ring? Nie pamiętam. Nie pamiętam, co to było. Limb Losses, to nie jest to. Beetle Stone może jest. To był chyba Beetle Stone. No, to by było chyba to. Dobra, mam jeszcze jeden Beetle Stone, jest spoko. No idziemy, zobaczymy, kto to jest. Ale zaraz pójdziemy do niego. Musimy najpierw sobie tu poogarniać. No i będzie jakaś walka. No i mówicie mi, że tutaj ten major, który był... Ogólnie podobno z naszymi postaciami się dzieją różne rzeczy. I ten major to jest któryś z uczestników. To jest bardzo ciekawe. Więc no i tak go będzie trzeba pokonać i tak go będzie trzeba pokonać. To nie mamy w sumie innego wyjścia. Dobra, kim ty jesteś? No tak myślałem. Aha, Father Hugo. Podchodzi do ciebie z wyciągniętymi ramionami. Kurwa, nie podobasz mi się. Nie wiem, czy jest sens. Może lepiej go walić w torso z miejsca. Lewaj, to też bardzo miejsca w torso. 15, Promancy Trick. No, będziesz podpalał, cholero. Bolisz. Bolisz? Bolejesz? Kurwa, ciekawe. Dobra, pamiętaj, że rewapy możesz w. On ma stuna, tylko my się palimy. To mnie martwi. No poleciało ładnie. Nawet 900 parę. Siadło. Dobra, tylko my się palimy. Może mogłem z nim pogadać. A może nie mogłem z nim pogadać. To jest dobre pytanie. Dobra, co ty tam miałeś? Headmaster's Key. Możemy cię znekromansować? Nie. All is too corrupted. No to co? Bierzemy główkę. Rest head. No oczywiście standardowo head zbierzemy. Chociaż chyba ostatnie Tailsy wpadały. Big Skin Gas Mask. O kurde faja. O kurde faja. Tu nic nie ma. Tutaj Alchemia Volumin II. No w końcu coś ciekawego. Kurde. Dobra, ale kim był ten ksiądz? I czy my możemy coś kraftować w końcu? No możemy. Kurwa, możemy w końcu. Możemy. Nawet białe fiolki możemy kraftować. Czarne fiolki możemy kraftować. Łopanie. Jeszcze to było lepsze. Ale okej. I nawet sobie chyba skraftuję jeszcze jedno. No tak, musimy uleczyć na pewno... Healing. Musimy uleczyć... Mix Herbs. Naszego Ktonsensa. Raczej naszą Ktonsens. Zapiszemy sobie przy okazji grę, bo to też myślę, że dobry będzie temat do ogarnięcia. Tylko zanim ja sobie to... dalej ugram. Ja wam nieraz mówię, że w sumie nasze rozgrywki to są rozgrywki w stylu metoda prób i błędów i testujemy, co będzie dalej i co zrobimy, jak zrobimy. Dlatego ja się cofnę. Ja się cofnę i spróbuję z nim pogadać, a nóż może wyjdzie coś lepszego. Tego nie wie nikt. Dobra, porozmawiajmy z tobą. To się zgarduj.
W ogóle naprawdę powiem wam, że ostatnie streamy mi się bardzo podobały. Kapłan czyni znak krzyża, odsuwając ręce od jednego ramienia do drugiego, potem do brzucha i wreszcie do czoła. Oj, nie wiem co kliknąłem. Fuck. Nie wiem jaki był temat. Twarz księdza nawet nie drgnęła, jak robot idzie dalej w twoją stronę równym tempem. Pyroman Streak, kolejny poziom. No tu raczej sobie poumieramy, ale... Plus. Dostaw Ktonsensa. Jeszcze raz. Garduj się. To standard. Była perswazja. To była perswazja. Nawet najbardziej pobożny ksiądz ma swoją cenę. Co mogę ci zaoferować? My to chyba wtedy kiedyśmy, nie? Chyba tak. Ciekawe. Święty człowiecze, to Holy Man tak można... Zobaczyć? Czekajcie, Holy Man. Święty, tak, święty człowiecze. Możesz mi wyjaśnić, co tu się dzieje? Tak, lepiej zacznij się modlić. Dobra, to samo. Jeszcze sprawdzę, czy przypadkiem nam się nie odblokował nowy temat. I po którym sensie. O, ojciec Hugo chce zdjąć swoje ciuchy. No nie. Nie, ale budowę to ma fajną, ale skarpetki też mógłby zdjąć. Oż ty w dupę. No to tu się ładnie teraz stało. Pogadajmy. No to jeszcze raz, perswazja. Father Hugo. Ojciec Hugo jest w transie. Wydaje się nie reagować na twoje słowa w najmniejszym znaczeniu. Dobra, czyli on nic nie robi. Marina ma tylko jeden HP. Zranować nie możemy. Wszystko na jedną kartę. No zobaczymy, czy da się go walnąć w łeb. Ale krótko masz małego. No i hook. No, już koniec. Jeszcze nie koniec, bo mam broń tutaj. I pyk po Marince. Czemu ona nie umiera? No, teraz umarła. Dobra, czyli dobrze zrobiliśmy, że z nim walczyliśmy. Widać, że rozmowa z nim nie miała żadnego sensu. Mówię dobrze. Dobrze, że zapisaliśmy. Dobrze, że mamy to już za sobą. Mamy Pigskin Mask, który być może będzie lepszy od Deathmaska. Nawet go chyba nie możemy założyć. On też nie może tego założyć. Ej! A kto on sens może mieć? Maskę świnki? Nie może mieć. A czemu to tak? Halo, halo? Pig... Skin... Gas mask, przepraszam. No, pig skin gas mask, dobrze powiedziałem. Dobra, raczej nie chroni przed większością toksycznych gazów, ale przed to niż nic. Czyli daje na slash 3%. A czemu nie możemy tego założyć? To jest pytanie. Nie wiem czemu. Czemu ktonsensiowi byśmy założyli? I... A nie, dobra, myślałem, że mi hunger zniknął, ale nie. Ale na szczęście nie. Tam mamy sacrifice, ale na razie nie chcę nikogo sacrifice'ować. Że to jest bez znaczenia w danej chwili. I mamy klucz. Headmaster's key. To pytanie, gdzie my go możemy użyć? To jest lepsze pytanie. Co my z nim możemy zrobić? O, recepty 15 wieku, świetnie. Chyba już nawet jedno mieliśmy. Jak księdzu obciąłem łeb? Chyba obciąłem. To tak, teraz ja bym sobie znów założył pistolet. Pistolet bym sobie założył. Ale nie w ten sposób. Pistolety się zakłada pół. O, tu. Załóżmy ten pistolet. Lugla. Dobra, tutaj też chyba nic nie będzie. Chyba, że przeciwnicy będą, ale też mam nadzieję, że sobie odpuszczą biedacy. Tu nic. Tu też nic? Nie, niestety nic. Kurka, wódka, nic nie ma.
Red Herb, Smoky, no. No ale my i tak jakby nie patrzeć mamy już chyba... mamy już w tej chwili chyba... możliwość włamywania się do... prostych drzwi. Ornament Lantern, dobra. Tu coś jest. Do tej drzwi zamknięte wzmocnionym zamkiem. Możesz użyć tej headmasterki. To użyjmy. To jest. Zepsuty... przed tobą stoi zepsuty stół Stitcha. Nie ma to dla ciebie żadnego użycia. Jest Soulstone, no. A ten Testicz, stół Testicz. Co to może być? Ciekawe. Tu nic nie ma, tu nic nie ma, tu nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Dobra, no to idziemy stąd chyba. To jest tylko i wyłącznie zejście w dół. Czy 14.35 ma jakieś znaczenie dla nas? To jest dobre pytanie. Chyba nie. Tu byliśmy już chyba, prawda? Prawda. Byli, my byli. Odblokowałeś drzwi. No dobra, tylko tak, teraz idziemy w nocy. Teraz idziemy w nocy, moi mili. Trochę się cykam. Myślę, że zapiszemy sobie tutaj znów grę. Szkoda, że nie da się wyeliminować tych napisów z Book of Alignment, żeby troszeczkę krócej to trwało. Po prostu klikamy książkę i dziękuję, idziemy dalej. Być może się da. Muszę w plikach gry zobaczyć, czy się da. Tu byliśmy. Tak, byliśmy. Nawet policjanta zatłukliśmy. Wiecie co? Myślę, że tutaj... no dobrze by było nawet tą strzelbę, ile mamy pociski jakiekolwiek. No nie mamy pocisków. Do tego powodu, że no jakby nie patrzeć, wolę czuć się bardziej bezpieczny. No tu mam 6 pocisków. Też będzie git. Tylko tak. Teraz idziemy na wschód. Znów to Shopping District. Czy my tędy szliśmy wcześniej? Kurde, nie pamiętam. Jakby to wychodziło. Business District. Shopping jest prawy południe, okej. Okay. A musimy dostać się do Temple District. Tylko z tego co pamiętam, tam byli koledzy, którzy robili nas baity, prawda? O, tam w ogóle był ten koleżka nasz. Dziadyga. Kurde, boję się trochę. Po ciemku chodzi się do dupy. No i też tutaj o te rzeczy to dla nas niebezpieczne w tej chwili. O, właśnie dlatego. Właśnie dlatego. Na szczęście mu się nie udało. Ale wiecie co, ja bym jeszcze się ty przeszedł w sumie. Jesteśmy teraz w nocy. Może tutaj kogoś spotkamy. Jednak, no tutaj te dni mają jakieś znaczenie, prawda? Coś było, czy nie? Tutaj nic nie było. Kurwa, jak przejdę tu po prawej stronie, to jestem trup. Znaczy po lewej stronie. Tu nic nie ma. Tu byliśmy? Byliśmy chyba. Mówiliście również, że nie ma sensu walczyć z tym, z tą kupką ubrań. I tak naprawdę, no, to jest chyba takie dobre do wbijania właśnie HP-ków i tak dalej, nie? No nie, pocisk traciliśmy. Kurde, faja. Oh no! Dobra, tu zabite było wszystko. Przynajmniej taką mam nadzieję. Bohemian National Museum. My tu byliśmy? No, czy jest X? A, dobra, bo my sobie spisaliśmy jakieś te. Pamiętam, pamiętam. Dobra, nie krzyczcie. Nie krzyczcie, pamiętam. No właśnie to jest problem, że ja teraz nie pamiętam jak tam przejść. Kurwa. Dziadostwo chodzi. Przestać mi tam walić tym dziadostwem. Tu nas nie było.
coś ścigało chyba, nie? Było tak, czy nie było? Najlepiej to by w ogóle było kanałami się teraz ruszać. Wiem, ale jestem super gość. O kurde, pamiętam, przecież to możemy się teleportować. Levi. Aha, on sobie poszedł, no i dobra. Chwilowo mamy cię w dupie, tak? Kolega, chyba tak. Tylko, jak tutaj było? Mind 2, Hangar 30. Nie wiem, czemu mu mind skakuje w jednej chwili. Okej. Dobra. Zejdźmy na dół. Aha. Ktonsens też sobie odpuścił, okej. Jestem sam teraz. W sumie dobrze, no bo oni troszeczkę nam teraz jedzonka by tylko pozabierali. Myślę, że dobrze również byłoby zapisać grę. Co więcej, na razie bym nawet ich nie brał. Na razie bym ich nie brał, bo tak. Jestem sam i dobrze mi z tym. Tutaj mamy powrót do kościoła. Tak, tak. Kościół Almera. Trzeba pamiętać, że tu jest to dziadostwo do ślimaczek. I zobaczymy, czy teraz też się nic nie zmieniło w kościele, bo być może idąc na zachód, spotkam jeszcze kogoś. Ale chyba nie. Kozę se mogę wziąć, o. No mam tutaj safe, więc w razie czego jeszcze się przejdę dookoła. Zobaczymy, czy jest koza. Koza jesteś? Nie, jest koza nostra. Koza nostra jest. Dobra, czyli tutaj na razie nikogo nie ma. Jak zabić majora? Kurwa, nie wiem. Zobaczę na zachód, czy tu nic nie ma. Nie, chyba nic nie ma. Dobra, no to chyba otwieramy to, nie? Grejdą. Dobra, Felatio Effigy. Oczywiście, że tak, postawmy to. I Hunger Effigy. O kurde, się otworzyło. No i ciekawe, co my tu znajdziemy. Dobra, otwórzmy tą dźwignię. Są różne odnogi. Pytanie teraz, która będzie dobra? Lewą, no wolę prawą. No jak? Kolejny Dark Priest, kurwa, no ludzie. I tak raczej już, że tak powiem, mam w dupie to, co on se tu będzie robił. I tak będę chciał cofnąć grę. Dobra. Bo full of ammo wywaliliśmy. Tołstą z niego, to też jakoś tak bez rewelacji. Jest head. No dobra, ale przynajmniej się tutaj przejdźmy, zobaczmy w ogóle co tutaj jest najpierw. Myślę, że to jest ślimak, kurwa. To jest tutaj, ale ślimak był po prawej stronie. No to osobiście chyba dobrze wyszło. O nie. Tu ślimaczek. To ślimaczek, no tak szczerze powiedziawszy... Można to zamknąć nawet, Ślimak, pokaż rogi. Tu jest też ten kurde cholernik, no. Dobra, krucyfix Almera. Dobra, on jest łatwy do obejścia. To nie jest problem. Kurwa, ślimak. Czyli prawa jest lepsza. Charger. O nie! Run, boy, run!
Dało mi się. Ale tak, od razu wam mówię, że to jest pojebane. I będzie ciężko tutaj przejść. Mega ciężko. Mega, mega ciężko. Ej, a co to za komando? No nie, no komandosi, kurwa, no pewnie. Moto komando. Ha, chujałem was. O kurde. Widzisz wiele oczu świecących w ciemności powyżej. Chciałeś motokomando, to masz motokomando, kurwa. No świetnie, jakiś Rancid the Sergal challenges you. Świetnie. Zjełczały Sergal. Wydawać się na pojedynek. Super. Mataneko Kone Magnificat. To jest moje imię. Ostatnie imię, które usłyszysz zanim twoja głowa potoczy się w dół. Moja krew jest dzika, płynie dziko. Czy mogę cię wejść w łeb? Nie mogę cię wejść w łeb. Kurwa, on wali po 41 za jeden hit. Aha, no nie mamy ręki. Tyk. Klap, 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 klap. Nie, no musimy wrócić po Ktonsensa, musimy wrócić po kozę. No musimy zebrać drużynę, kurwa, bo to jest bez sensu. Dobra, szpuny do wora, wór do jeziora. Idziemy. Ktonsens, to nie było oczywiście do ciebie. Bardziej do Lewaja. Chodź, Lewaj. No chodź, nie płacz. Nie chciałem, żebyś grał. Chodź, no. Dobra, fajnie. Masz rację. Chodź. Idziemy po kozę jeszcze. Kto ma sens? Czemu ty siadasz tak dziwnie? Ja miałem, czy mam nadal psa takiego, który lubi siadać na nogach, wiecie, tyłkiem po prostu siada sobie, kurwa, na nogach, to jest porąbany pies. Ktonsens po prostu lubi sobie siadać. Dobra, idziemy po kozę. Koza nostra. Koza z nosa. Chodź, koza. Dobra, czyli tak, tutaj nie potrzebujemy w tej chwili w ogóle broni takiej. Możemy pobiegać sobie trochę. Bierzemy koza nostrę. Chodź, koza. No koza nostra, chodź. No, koza nostra. Dobra. Marchewkę musiała mieć, no. To menda. Jaka ty jesteś wygłodniała. I zmarnowana. Kurde. Nam się team trochę sypie. Dobra, kto sens musi zjeść, na pewno. Dajmy jej gulasz. Dobra, to już trochę lepiej. Nasza koza. Koza, co w sumie ma w dupie, czy to jest rotten meat, czy nie. No, ojej, to wszystko pasuje. Dobra, tu jest git. Kozę można trochę podleczyć. Blue vial. A, może być. Dobra, mamy swoją drużynę.
Mamy swoją drużynę, mamy tak. Nieumarłego kozę i ćpuna. Kurwa, no to jest po prostu team rewelacja, naprawdę. Nieumarły kozę i ćpun. Czy można chcieć więcej? Chyba nie. Czy można chcieć więcej? To jest dobre pytanie. Zapiszmy, bo tutaj będzie naprawdę ostry piernicz. I teraz naprawdę zastanawiam się, czy lepiej walczyć ze ślimakiem? Czy lepiej walczyć z czymś innym? Księdzem. To jest ksiądz. Oj, to będzie ciężkie. Dobra, ksiądz najpierw. Chodź, ksiądz. Patrz, to jest mój team. To jest meine team. Meine Tinable. Lewa ręka. Wal w prawą rękę. Kurde. Mogę przynajmniej tu jedną rękę utłuc. Każdy kurwa wali w co innego, naprawdę. Żeby Levi trafił. Ja mam jedną rękę chyba już... Nie, jeszcze mu nie rozwalę jednej ręki. Jezu, ten team to jest porażka. 81. No i Herting leci na konsensa. 28. No i mam przejebane. 5 oczywiście, co innego. O nas. Marinka umiera. Nie, nie, nie. To już mieliśmy. Oh shit, here we go again. Musimy zrobić to po ludzku. Czy to nie było po ludzku? Nie, no musimy się po prostu skupić, wiecie, na jednym chyba, na jednej ręce. I dopiero wtedy dowalić garści. Kolejne łapki. Nie rozdrabniać się, bo ćpun to ćpun. Wiadomo. On jak sobie tam nie zapali, czy tam sobie nie wstrzyknie czegoś. Nie, on akurat sobie wstrzyka. To myślę, że i tak nic z tego nie wyjdzie. Thompson zwali tam, gdzie chce, koza nie trafia w ogóle. Koza nie wali w ogóle. Pyk, kurwa. Koniec. Nie mogę. No koza to jest po prostu... Koza to jest koza. Koza to jest koza. Nazwijmy ją Dewiko. Co wy na to, żeby kozę nazwać Dewiko? Dewiko też jest taki kurde, nie, nieobliczalny człowiek. Soulstone. Dobra. Obetnijmy mu główkę. O Jezu. Ciekawie. No to idziemy na walkę z bossem. No to wychodzi. Tu musimy jakoś sobie poradzić też. Idzie on tu? Kurwa, walnął moją kozę. Nie, no nie ma sensu z nim walczyć chyba. Kurde, dobrze zapisałem grę. No my i tak nic nie możemy mu zrobić. On jeszcze kurwa się tam... musiał zapodziać, nie? No chodź tu! Cymbale, chodź tu. Jezu, pojedyncze to było łatwo. Pojedynczo było znacznie łatwiej. Dobra. Uf. Kolejny stage. Kolejny zapis. Tu będą motokomando, to trzeba też uważać. Na szczęście nie musimy się po nic zwracać, bo jak widać tutaj nic nie było ciekawego. Tylko tyle, żeby nie wpaść w motokomando, nie? Motokomanda to trochę tu jest. No i mamy to, co chcieliśmy, ja tu jeszcze raz zrobię save'a. Nie wiem po co, ale no zrobię. Nawet go nadpiszę, żeby nie było. No bo moim zdaniem się tu będziemy kurwa męczyć i męczyć. To będzie bardzo ciężkie. Dobra. Ono boss. Zawalczmy raz jeszcze. Tym razem w pełnym składzie.
Z nieumarłym kozą i ćpudem. Dobra. Próbujmy. Ja sobie zobaczę, bo ja trochę się szczituję. A co mi tam? Ja tu mam przeglądarkę, Rancid Sergal AP. Gdzie jest Rancid Sergal? Jakie ty masz kapeki, przyjaciel? Dobra, z tego co widzę... nie ma chyba sensu walić mu łapek. Najpierw to pepilsy sobie poużywać. No i dużo sobie rączek potrafi porozwalać. Nie wiem, co go walić. Kurde, tutaj nie ma nic takiego. Walimy go w łeb? Dobra, spróbujmy. No nie walimy mu w łapy, to na pewno nie. To może po prostu walimy go w torso. Spróbujmy. 190 to mało. Miałem nadzieję, że koza tutaj zrobi robotę. Dobra, 164 to nie jest dużo. To jest dramat. Liczę, że koza pokaże jakąś klasę, naprawdę. Piercewing. Pokton sensie niestety. 58, kurwa, jaki to jest typ. Walnij w kozę, proszę. Nie w marinę! Nie w ćpuna, chociaż bardziej w ćpuna. Słabo, 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 słabo. Kurwa, no słabo. Nie wiem, co tu zrobić. Nie, nie garduj się, nie garduj się. Item. Mamy nasze. Nie mamy naszych. Oh fuck. Mi się to skończyło? Ej, dobra, walnijmy mu Glass Shard w Heda. I lewaj war w torso. Albo nie. Co mi tam? Miałem go tym dirty toilet paper walnął. To by go zabiło. Odpalmy dziada. Dobra. Może to było pierwsze, co powinniśmy zrobić. 30, shit. I koza minęła. 451. O kurde, ej. Dobra, to jest chyba sposób na niego. Moje włócznie pragną krwi, przygotuj się. Ja ci kurwa dam krwi. Mamy dużo tych lantern. Za 500. Frank Spear. Zabił. O, moja krew robi się dzika, czy płynie dziko. Co? Czemu Black Caleb jeszcze walczy? Aha. Ale zmisowała. Czy zmisował? No jeszcze raz, no. Szukamy sposobu na typa. Nie wiem, czy jest sens walić w torso, bo jak widać torso jest dosyć takie, no, problematyczne. Jak pójdziemy bokiem, to coś się stanie? Czy coś możemy zebrać? Hej, zobaczcie. Aha. Jak tu przejdziemy, to dopiero się załącza. Nie wiem, czy jest sens walenia go w torso. Dobra, zróbmy to tak jak robią normalni ludzie, czyli Glass Shardy, dajemy mu w her. Musimy zacząć używać tych właśnie
naszych rzeczy. Pytanie, czy walniemy go w łeb tym? No spróbujmy. A co mi tam? O dobra, trafiliśmy. Spear swing. 50. Ring spear. Po kozie. Za 400 prawie. Znaczy jak ja użyję tego w ten sposób, to mu się łeb pali. Czy jest szansa, że ja walnę dwa razy tym? Zobaczymy. Nie. Tylko raz wali tam. I poleciał miss. Olercia. Miss. Jak raz walnie, to już dupa. I po którym sensie. Nie opłaca się walić mu dwa razy. Wick, wick, wick. Wiemy. Być może ja muszę po prostu wszystko, wiecie, podpalić w ten sposób. Burning Spear. No dostaniemy. Marina nie żyje niestety. Też dostał. No tylko szkoda, że już umieramy, nie? Pytanie, czy on ma całkowite HP? Bo jeżeli ma całkowite HP, no to faktycznie łatwiej mu zbić wszystko. Jak on się zacznie jarać po całości, tak wiecie, po ciągłości, no to fajnie. Nie widzę innej szansy, żeby go zbić w ten sposób. No chyba, że walić mu w nogi jeszcze. Ale nie wiem, czy to ma jakiś sens. Mam jeszcze jeden sposób. Mam jeszcze jeden pomysł, żeby go w jakiś sposób walnąć. No na pewno walniemy go najpierw Glass Shardem, bo to nam daje sporo, jeżeli chodzi o szansę uniku. Potem walniemy oczywiście Gazolin. Dobra. Throwing Spear. Niestety Knonsens dostał i nie żyje. A jednak żyje. Dobra, i teraz musimy walnąć w to. Gazolin Carnister. I użyjemy sobie znów Glass Shard na łbie. Dobra. Miss. Koza za 58. Dostał. I teraz tak, Marinka ma atak zerowisty, no to oczywiście sobie to użyjemy. On ma na torso podpalenie, na nodze ma podpalenie. Na ręku też ma podpalenie. Walimy dziada w torso. Levi, ty użyj Ornament Lantern na jego łbie. Spear na ćpuna. Koza umiera. Wick, wick, wick. No nie taki wick, wick. Item. Znów użyć Glass Shardsu. Walnij go w łeb. Levi, ty masz podwójny atak. To oczywiście walisz go w ten sposób, walisz go w torso. Niestety, Ksonses tam padł. Za 200. O, shit. Dobra, na razie itemsa nie walimy. Ale też może i walnijmy. Ornament Lantern na lewą rękę tym razem. Z tego co rozumiem, to znów ma podpalenie na łbie, na torsie, na nodze, tylko na jednej ręce jeszcze nie ma i na jednej nodze. No i git. Item, znów lecimy Glass Shards, walimy na łeb. Miss. 31.
dostał. No i tu mamy double trouble. Dobra, zdarzowany. Lecimy w pool. Jest oślepiony teraz. Teraz jest oślepiony. Ornament Lantern znów. I na jedyną tak naprawdę część ciała, którą jeszcze nie ma odpalonej. Jeden. Shit. No, jaki dziad! Trafia wszystko. No jest problem. Nie mamy praktycznie żadnego HPK. Pilsów nie użyjemy, się nie opłaca. On już oślepiony, rozumiem, że jest, tak? Tak, jest oślepiony. No to jest i tak raczej ostatnia sekwencja naszego ataku. Koniec. Ile on ma kurwa życia? Ile on ma życia? Nie wiem. Moi drodzy, no muszę trochę pomyśleć nad taktyką na niego. Więc będziemy na pewno teraz z nim walczyć. No, jego się da pokonać na pewno. Mamy dużo przedmiotów, które są bardzo fajne i którymi możemy coś działać. To jest pewne. Ale tymczasem pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach, ocenie filmu, grał do Shiro. Widzimy się oczywiście w następnym odcinku z Firenhanger 2 Termina. Trzymajcie się. Hej, hej.